Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zaczynamy w bardzo ciekawy sposób, ponieważ EA dało nam SBC dzisiaj o kartę zawodnika miesiąca z ligi francuskiej. I jest to Wissam Ben Yedder. Karta wygląda po prostu niesamowicie. Kto grał Ben Yedderem wie, jak niesamowita jest to karta. Ale nie o to chodzi. Mamy 5 składów do zrobienia. 27 dni jest na ten moment. Jestem na moim koncie pobocznym, ponieważ zrobiłem już to SBC na moich wszystkich 6 kontach pobocznych. Na szczęście mi się to udało jakieś 10 minut, więc w miarę szybko udało mi się to zrobić. Mamy skład ocenie 86, a po prawej stronie, jak widzicie, mamy ogólną ocenę tylko 80. Więc jest to bardzo duży błąd w EA. I mamy za to paczkę za 30 tysięcy. Mamy tylko i wyłącznie skład ocenie 80 i za to jest paczka za 30 tysięcy. Nie wiem, jakim cudem to jeszcze jest w grze. Mamy 27 dni do końca. Byłem przekonany, że po jakichś, nie wiem, 5, maksymalnie 10 minutach zdejmą to SBC. Zazwyczaj tak jest, gdy popełnią błąd. Teraz tak jeszcze nie ma, więc też odcinek dlatego jest troszkę później, bo mówię, robiłem wszystkie te SBC na moich kontach pobocznych, żeby zrobić praktycznie naprawdę darmową paczkę, bo koszt tego SBC jest, nie wiem, jakieś 5, może 6 tysięcy i macie paczkę za 30 tysięcy, więc naprawdę, jeżeli to SBC jeszcze jest w dalszym ciągu dostępne, to zróbcie to jak najszybciej. Chociaż nie sądzę, że będzie jeszcze dostępne, bo odcinek pewnie pojawi się gdzieś około 21, może 22. Ale jeżeli będzie, zajrzyjcie do FIFA, zobaczcie, czy będzie dostępne. Jeżeli tak, to zróbcie, bo na tym na pewno stracić nie stracicie. I to jest kolejny powód, dla którego powinniście być niemal codziennie o 19, jeżeli macie taką możliwość w FIFA. Bo takie niestety rzeczy zdarzają się dość często u EA. I zazwyczaj trwają bardzo krótko, bo 5 do 10 minut, tak mówię, takie SBC jest zdejmowane. A teraz, jak widzicie, w dalszym ciągu takie SBC jest. Zobaczymy, czy teraz jest zmienione, czekajcie. Nie, w dalszym ciągu jest 27 dni, więc minęło już naprawdę jakieś 20 parę minut i w dalszym ciągu nic nie jest tutaj zmienione. Jako już jesteśmy na tym pierwszym koncie pobocznym, to już zaczniemy sobie tutaj od paczek, a potem jeszcze przejdziemy na moje konto główne, zobaczymy, co tam jeszcze więcej mamy obok Ben Yeddera i tak dalej. Paczka za 50 tysięcy za wczorajsze SBC. Co będzie w tej paczce? Może karta Headliners? Na pewno ekrany będą? Niestety bez lookoutu, ale zaczniemy sobie chociaż ekranami. Jest Hiszpania, HPD, będzie Illaramendi. I tak można powiedzieć, że teraz darmowa paczka z dzisiejszego SBC o Ben Yeddera za 30 tysięcy. Co w niej będzie? Będą ekrany na pewno. Nie ma lockoutu, ale i tak, że to są ekrany. W takiej paczce są Włochy. Środkowy obrońca będzie Romagnoli, więc 83 karta. Ta karta tak naprawdę mniej więcej zwraca, dobra, może nie, było jakieś 2000, więc połowę tego SBC zwraca ta jedna karta. I mamy zawodnika Real Madryt, który zwraca drugą część tego SBC, a reszta zawodników do klubu jakby za darmo, więc lecimy na moje główne konto jeszcze. A z paczki z tego SBC na pobocznych kontach, które również zrobimy, otworzymy sobie, myślę, na weekendzie, jak dostaniemy już nowe karty Headliners, chociaż nie wiem, podejrzewam, że te będą dużo lepsze od tych, co dostaniemy jutro o godzinie 19, nowe do paczek. A z nowych SBC mamy jeszcze na pewno ważne mecze, które sobie również dzisiaj zrobimy, chociaż wiecie co, zgłosiłem tutaj paczkę właśnie tą za 30 tysięcy, to za to SBC Ben Yeddera. Więc będziemy od razu wiedzieli, co z tej paczki trafię, bo chyba będzie jeszcze jakaś jedna albo dwie takie same paczki właśnie za 30 tysięcy, więc nie chcę pomylić, chcę dokładnie wiedzieć, co za to dostanę. Pewnie u mnie na głównym koncie nie będzie nawet ekranów. Są, jest zaskoczenie. Niestety bez walkoutu, ale i tak, ekrany w takiej paczce Hiszpania, napastnik, może Aspas? Tak jest, Aspas 85, więc jakieś podejrzewam 5-6 tysięcy na pewno udało się na tym zarobić. Plus jeszcze zawodnik Granady, który chodzi za ponad 1000 monet. Zawodnik z Lece, który chodzi za około 2000. I tutaj na pewno jeszcze ten zawodnik ze Stołk i kilku zawodników na pewno po 1000-2000 się sprzeda, więc jakieś myślę 15-20 tysięcy za darmo od EA. I miało się dzisiaj również pojawić SBC, znaczy może nie miało, gdzieś takie chodziły pogłoski, że będzie SBC o pośrednią ikonę. Tego się, to SBC się jeszcze nie pojawiło. W dalszym ciągu 27 dni. Takie SBC właśnie o tą ikonę środkową powinno pojawić się w najbliższym tygodniu. Myślę po tym evencie Headliners. Mamy stroje, które są w miarę ok, ale koszt też, nie wiem naprawdę co oni robią z niektórymi SBC. 81 ocena o strój. Naprawdę nie rozumiem niektórych rzeczy, które oni robią, ale trudno. Mamy jeszcze jedno SBC, dwa nowe SBC. Są ważne mecze i kluczowe spotkania. Tu jest mała paczka piłkarzy Electrum Prime, więc to też sobie zrobimy. Ale najpierw ważne mecze, paczka rzadkiej piłkarzy Electrum jest za zakończenie. Po kolei będę robił i zgłaszał ważne mecze.
I dobra, pierwsze SBC zrobione, nie będę o tego pokazywał, bo to jest po prostu skład z Bundesliga, więc nic specjalnego tutaj nie ma. Ogólna cena 80, więc nie jest to najtańsze. Posprawdzajcie, czy nie macie zawodników z Bayernu i Schalke, bo podejrzewam, że chodzą za naprawdę fajne końce. Złota paczka zawodników premium, więc paczka za 25 tysięcy za to SBC. Roma Lazio, drugie SBC, tutaj mamy mieszaną paczkę rzadkich piłkarzy, więc też bardzo fajna paczka, w której są 4 złote karty i 12 rzadkich. Trzecie SBC Nantes z Jérôme de Bordeaux, tu jest duża złota paczka premium, więc paczka za 15 tysięcy, w stosunku do tego, ile trzeba za nią zapłacić, też naprawdę bardzo się opłaca. I ostatnie będzie Young Boys z Basileą, które wygląda w ten sposób. Zgłaszamy, tu jest paczka za 10 tysięcy, więc też w porównaniu do tego, ile trzeba za nią dać, bardzo się opłaca. Naprawdę świetne, ważne mecze uważam w tym tygodniu, na których bardzo ciężko, żeby nie zarobić, naprawdę. I na zakończenie jest paczka rzadkich piłkarzy Elektrum, więc ta sama paczka, która była dzisiaj za SBC Ben Yedera, więc za 30 tysięcy. Jeszcze zostało nam kluczowe spotkania. I kluczowe spotkania, które są bardzo, bardzo proste do zrobienia, więc tego też nie będę pokazywał. Mała paczka piłkarzy Elektrum Prime, za to nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ile kart, jakich jest w tej paczce. Za chwilkę to sobie zobaczymy. 3 karty złote, 3 rzadkie, ogólnie 6 w paczce, więc też naprawdę bardzo, bardzo fajna paczka w taniej cenie do zrobienia, więc naprawdę wszystkie SBC, które dzisiaj wyszły, są bardzo, uważam, fajne. Czy zmienili koszt tego Ben Yedera? Jestem naprawdę bardzo ciekaw. Wydaje mi się, że tak, znaczy nie koszt, tylko czy... Tak jest, usunęli je kompletnie, więc już tego nie zrobicie w tej samej cenie. Ciekaw jestem, czy ja na przykład dostanę jakiś zwrot za to, że zacząłem te SBC. Dam wam znać jutro w odcinku, czy coś w tym dostałem za to, czy nie. Wątpię, że coś dostanę, bo nie straciłem zbyt dużo, więc wiecie, bardziej po prostu zarobiłem na tym niż straciłem, więc nie sądzę, żebym coś za to dostał. W zadaniach sezonowych nie ma nic. Jutro dostaniemy ostatnie zadania tygodniowe do sezonu noworocznego. Tutaj się nie zmieniło nic z tym, co było wczoraj. I do odebrania mamy jeszcze paczki za Division Rivals, którym niestety w tym tygodniu nie grałem prawie w ogóle. Tylko tyle, co grałem do wymiany ikon. I Full Champions również nie grałem, tak jak mówiłem, zapomniałem się zakwalifikować, więc dzisiaj bez czerwonych inforów. Pierwszy raz u mnie na kanale, naprawdę nie wiem od jakiego, jak długiego czasu. Szkoda, bo naprawdę Team of the Week jest świetny. Ale trudno. Czasami po prostu się zdarzy zapomnieć. Więc pierwszą paczkę wam pokażę. Może być ta za to SBC kluczowe spotkania. Mała paczka piłkarzy Electrum Prime. A resztę już tylko te, w których coś będzie. Mam nadzieję, że jakiś walkout jeszcze uda nam się dzisiaj trafić. W pierwszej niestety nic nie będzie. Chyba, że jakiś srebrzak. Duża złota paczka, więc za pierwsze SBC z ważnych meczów. I w takiej paczce mamy ekrany. Nie ma walkoutu, ale i tak, że są ekrany w takiej paczce. I Argentyna, środkowy pomocnik, będzie Lo Celso. Tak jest, Lo Celso, jak to chce. 83. Okej, teraz mieszana paczka rzadkich piłkarzy. I są ekrany kolejne, może coś więcej? Nie, w dalszym ciągu tylko ekrany dzisiaj w odcinku. I znowu Hiszpania, chyba po raz trzeci albo czwarty. I znowu napastnik, i znowu Aspas. Nie wiem, jak to się dzieje, ale okej. 85 zawsze za jakieś 12-13 tysięcy się przyda. I dobra, teraz lecimy z paczkami za Division Rivals, z niewymiennymi. Pierwsza z nich, właściwie druga, bo w pierwszej nic nie było, za 20 tysięcy. I są ekrany. Jest walkout w paczce za 20 tysięcy, co to będzie? Znowu Hiszpania, co ja mam z tą Hiszpanią? HPD. Sergio Busquets. Bardzo dobry traf. Bardzo wysoko oceniona karta, na pewno się przyda do SBC w przyszłości. Okej, także kolejna paczka za Division Rivals za 35 tysięcy tym razem. Znowu ekrany, nie mam pojęcia, co się dzieje dzisiaj z paczkami, ale są naprawdę dobre. Jest Francja bez walkoutu tutaj, lewe skrzydło. Martial 83. I ostatnia paczka za Division Rivals, dwie były naprawdę bardzo fajne, jednej nie było ekranów, a w ostatniej będą ekrany, czy coś więcej? Nie, po raz kolejny tylko ekrany, jeden walkout w dalszym ciągu, ale i tak jest naprawdę bardzo dobrze, jest Anglia, bramkarz będzie Pickford. Naprawdę, dzisiaj paczki są bardzo dobre. Znaczy bardzo dobre. Bardzo dobre w porównaniu do tego, co w tym roku trafiamy w paczkach, bo ogólnie są naprawdę złe, ale w tym porównaniu do tego, co mamy w tym roku, są ok. I zostały nam dwie paczki za ważne mecze. Najpierw ta paczka za 25 tysięcy, to jest chyba za SBC, gdzie jest Bayern. Tutaj już niestety nie ma ekranów, ale i tak w większości paczek dzisiaj mieliśmy ekrany. Piszcie, słuchajcie, co trafiliście dzisiaj w paczkach. Czy udało wam się zrobić SBC z Ben Yedera za paczkę, za opaczkę za 30 tysięcy, za jakieś 4 czy 5 tysięcy, bo naprawdę było warto być o tej godzinie 19 w FIFA dzisiaj. I jakie
czerwone informy udało wam się trafić w tym tygodniu. Jest Mbappe, jest Van Dijk, więc naprawdę myślę, że komuś na pewno udało się jednak trafić tą kartę. Więc jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Jutro pojawi się nowy zestaw kart Headliners i na jutro również przygotuję ponad 15, myślę, paczek 81+. Co będzie w ostatniej paczce? Na pewno będą ekrany, więc zawsze coś. Jest Walkout UCL. Co to będzie? Jest Szkocja, będzie Robertson, więc naprawdę paczki dzisiaj uważam bardzo dobre. 85 Robertson. Czy w paczce coś jeszcze? Jest Sanchez 83 i na pewno jakiś srebrzak za kilka tysięcy na pewno jeszcze jakiś pójdzie, więc naprawdę paczki dzisiaj jak najbardziej dobre, więc to było tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie!